Godzina 9.18 i zaczynamy naszą już 16. edycję Dnia z Legionem. No, kto by pomyślał, że zejdziemy z tym tak daleko. I dzisiejsza edycja to będzie też taka, można powiedzieć, nostalgiczna. Wracamy myślami do czasów, gdy dopiero zaczynaliśmy tworzyć Dnia z Legionem, ze względu na to, że nagrywamy ją 3 czerwca i jak też dobrze wiemy, 3 czerwca to jeśli dzisiaj nie ma jakaś premiera Shutterpointa, tak, i sklepy mają różne pokazy, więc część ludzi nam uciekło, można tak powiedzieć, żeby zobaczyć sobie, jak gierka wygląda. Więc mamy dzisiaj na ten moment 5 osób. I cóż, no myślę, że już na kolejnej edycji pojawi się osób więcej, bo wtedy już, tak powiem, nie będzie. No nie będzie to tak kolidowało z tym. Z tymi pokazami Shutterpointowymi. Także dzisiaj taka nieco skromniejsza edycja. Standardowo zrobimy jakieś przejazdy po stołach i zobaczymy, czy uda się zrobić taki raport, niespodziankę. Co prawda wy jak już to oglądacie, to raport już jest na kanale, więc w sumie w tym filmie to nie jest żadna niespodzianka. Ale gdy jeszcze to nagrywamy, to jeszcze raportu nie ma, więc mogę tak to powiedzieć. Raport został nagrany, był naprawdę ciekawy. Tutaj też chłopaki już swoją grę skończyli. Jak tam poszło w grze Rebelia kontra separatyści? Nie grali separatyści. Czyli standardowo widzę, standardowo. Ale nie, no, powiem to tak, no ja dzisiaj naprawdę mi kostki pomogły. Standardowo, ale Rebelia... Tak? B1-ki broniły, czy rebelianci nie broniły? Stapy zabijały. No stopy to dalej dobre jednostki są. Stopy to srogo dzisiaj. No Wojtku, stół wybierz. Drugie gry, też miał małą jakąś taką przerwę obiadową sobie teraz zrobimy, bo dojechały tam jakieś pizze, kebaby, inne rzeczy. My tutaj gramy Key Position z Maćkiem. No jak widać, Rebelia tutaj poustawiana trochę na górkach. Mamy tutaj Strike Teamy. No moje klony gdzieś próbują sobie tędy zajeżdżać z barkami, bo sobie próbuję teraz Kodiego z czołgiem. No 8 aktywacji to nie jest dużo, na razie też w pierwszym strzelaniu się za dużo nie udało zrobić, bo czołg zabił całego jednego weterana. No co prawda trafień bronili aż 4. Już potem po kawerach, więc sporo, ale 3 się udało wybronić, więc też ładna obrona. Snajperzy gdzieś tam jednego chlona ściągnęli, także tak to wygląda. Teraz będziemy mieć drugą rundę. No jeszcze przyjdziemy się na chwilę tutaj. O tutaj, ło, tutaj wszystko widzę już blisko do strzelania. Coś już chłopaki tutaj się strzelają, grają hot stage'a. No i wygląda to też całkiem ciekawie. Nie wiem, czy to jest pierwsza runda, czy druga, ale widzę, że spadło trochę droidów. Nie jestem w stanie celić strat imperialnych, bo tutaj są bardziej w tym, w pudełeczku. Na pewno widzę, że motor spadł, tutaj chyba jeden oddział tych szturmowców już poleciał, także no, scoutów też nie, nie, scoutów widzę. Lat już też mocno bity, także bardzo, no to musi być bardzo ciekawa i taka krwawa bitwa. XVI edycja Dnia z Legionem się właśnie zakończyła. No była to taka bardzo skromna edycja, było nas tylko 5 osób, więc można powiedzieć, że tak na samym początku, gdzie też właśnie było nas coś w okolicach chyba 6 z tego co pamiętam graczy. No jakoś tak to i taka edycja jest, że tak powiem, potrzebna. Mamy nadzieję, że na kolejnej już gracze wrócą głodni kolejnych gier i wrażeń.
Także dzisiaj troszeczkę krótsza relacja. Z plusów na pewno udało nam się nagrać bardzo ciekawy raport. Sprawdziłem sobie Cody'ego z czołgiem i no niestety nie jestem do końca zadowolony. Cody z czołgiem to jest 8 aktywacji. No, można próbować wycisnąć 9, ale to jest takie dosyć na siłę wyciąganie tych 9. No i czołg niestety za 200 punktów troszkę za mało jest w stanie zrobić, jak na to ile kosztuje, więc no, grę mi się udało wygrać, ale było bardzo ciężko i w obliczu, że tak powiem, możliwości grania Anakinem, też bardziej myślę strategicznego grania, że Anakin po prostu daje więcej możliwości, to niestety turniejowo rozpiska Cody czołg. No raczej nie widzę, żeby się miała jakoś bardzo przebijać i żeby ludzie to wyciągali tak na potęgę jak Anakina. Kto wie, może w przyszłości to się zmieni, natomiast to jest takie moje małe przemyślenie na dzień dzisiejszy. No też czołg jest duży, ciężej nim operować po mapie, także no swoje też strzelić potrafi niby, ale nie czuję, żeby był wart tych 200 punktów, jak tak sobie teraz gram. No, no cóż, no, tak to wygląda po prostu. Dajcie znać, co myślicie o tego typu filmach. Jak zwykle będziemy czytać komentarze. I cóż, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego filmu.